Siemanko moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie będziemy grzebać sobie przy Neosie, którego planuję robić na stunt. Kto nie wie, tego zapraszam do obejrzenia ostatniego filmu z Neosikiem. Kupiłem Neosa, którego planuję sobie zrobić na stunt, polatać im na kole. A czy to wyjdzie, czy coś z tego będzie, no to wszystko się okaże, że tak powiem, w praniu, po drodze, jak będziemy sobie robić. Miejmy nadzieję, że tak, ja myślę, że wszystko będzie dobrze i będziemy sobie latać na kole. Więc tak, na dzisiaj plan jest taki, żeby zmienić cylinder. Miałem zmieniać tylko głowicę, ale poszedłem do sklepu i się okazało, że cały komplet 70, cylinder, głowica, tłok kosztuje 100 zł, więc stwierdziłem, że no zmienimy już całość, bo bez sensu, żeby teraz zakładać całą głowicę, odpalić go na 50 i za chwilę zakładać znowu 70, bo tak czy tak bym 70 do tego skutera zakładał, no bo wiadomo, no skuterem na kole latać, no to troszeczkę trzeba się pobawić, troszeczkę ten dół musi mieć, musi startować. A wiadomo, że 70 mocniejsza niż 50, więc stwierdziłem, że no nie ma sensu robić podwójnej roboty. Jak mamy rozebrane, to już zakładamy od razu 70 i tyle. No oczywiście, jeżeli ten skuter w ogóle odpali. Zestawnik firmy WM Motor, czyli wyjebisty motor. Oczywiście China. Nie ma sensu kupować według mnie jakichś tam Airsali czy Poliniaków za, nie wiem, 500-600 zł, ale taka China do latania na kole myślę, że wystarczy. Więc co, nie ma co tu więcej przedłużać, ja tylko przypominam, że na 1000 subskrypcji robimy sobie konkurs, więc bardzo serdecznie was zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapki w górę i do napisania komentarza. Także co, bierzmy się za robotę. Dobra, ale zanim jeszcze się weźmiemy za robotę, zobaczcie sobie tutaj nasz zestawik. Wszystko jeszcze tutaj ładnie pachnie Chinami. Tutaj taki plastik. W sumie nawet nie wiem, do czego jest tak naprawdę ten plastik. Nie wiem, może po prostu wpadł do tego kartonu i tyle. Dwa zestawy pierścieni. Chociaż zazwyczaj jest tak, że jak się zatrze, to po prostu pęka pierścień. A jak pęknie pierścień, nam porysuje cały cylinder, no to wtedy zmieniamy cylinder, to i tak dostajemy nowe pierścienie i tak. No i nasze tutaj uszczeleczki razem z instrukcją. Wierzę wam, że to jest jak to zamontować. A jest nawet po polsku. Dziękujemy za wybór naszych części. Dokładamy wszelkie starania, bo oferowane przez nas produkty miały najwyższą jakość i dostarczały użytkownikom maksimum satysfakcji w trakcie korzystania z nich. Mam nadzieję, że satysfakcja będzie, że ta 70 będzie śmigała. Uj, uwaga, przed zamontowaniem zestawu cylinder tłok należy koniecznie zweryfikować pasowanie jego elementów, bla 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 bla. No i takie tam uwagi, że należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność i moment dokręcania nakrętek. Kurczę, tam no przekładka cylindra jak przekładka cylindra, no tu nie ma wielkiej filozofii. Tłoczek ładny, sworzeń, zabezpieczenia, sworznia. No i sam nasz cylinder, o, cylinder 70, zobaczcie sobie takie małe porównanie, to jest stary cylinder 50, zobaczcie, 70 cylinder, mamy średnicę 47 mm, no i tutaj mamy 39, tak być powinno. Zobaczcie sobie tu, jaki jest kanał wydechowy, a jaki jest tutaj malutki, więc no chociażby ta różnica świadczy o tym, że 70 na pewno będzie mocniejsza. Tak to się prezentuje, trzeba założyć wiadomo pierścienie. Generalnie nie wiem, czy są tam jakieś patenty na zakładanie pierścieni, ja zawsze zakładam tak, o. I wkładamy sobie drugi pierścień. Coś tak wam powiem, że one dosyć luźno wchodzą, ale będzie git. Tłok mamy złożony, mamy pierścienie założone, więc co, chodźmy do skutera. Dobrze, moi drodzy, stary tłok trzeba tutaj wyjąć. Troszeczkę jest jakby ten tłok może poprzecierany, może też dlatego on w sumie chciał odpalić, więc co, teraz jak już będzie nowy cylinder, no to jak nie odpali, to będziemy musieli szukać gdzie indziej przyczyny. Musimy zdjąć jeszcze sobie te plastiki tutaj odchłodzenia, żeby też nam to niepotrzebnie tutaj nie przeszkadzało. Zawsze będzie więcej miejsca. Więc co, zdejmę sobie ten tłok, zdejmę plastiki i zaraz się widzimy. Dobra, tutaj tłok już możemy sobie powoli wyciągać. Jedną ręką nie jest zbyt tutaj wygodne to, ale... O, pyk, łożysko nam na szczęście w środku igiełkowe zostało. Mamy tłok. No jest taki delikatnie gdzieś tu poprzecierany coś. Czy zatarty? Raczej zatarty nie jest, bo cylinder jest ładny. O, zobaczcie, stary tłok, a nowy. Jaka jest różnica. Oby to tylko nam chodziło. Więc co, zamontujmy sobie ten tłok. Dobra, mam nadzieję, że dobrze widzicie, że cokolwiek tam w sumie widzicie. No tu inaczej niestety nie miałem jak kamerki włożyć. Dobra, łożysko igiełkowe jest ogólnie w dobrym stanie. Nie jest tam rozwalone ani nic. Tłok oczywiście, wiadomo, strzałką do dołu. Inaczej się nie da. Jest z jednej strony już zabezpieczenie tutaj mam założone, żeby było łatwiej, po co tam się zaś męczyć i kulać. Zakładamy jeszcze tylko zabezpieczenie. Teraz najwięcej będzie zabawy wcisnąć tu to zabezpieczenie. A few moments later. Kurwa jego mać. Troszeczkę się tam pomęczyłem, pobawiłem, ale ogólnie zabezpieczenie nam ładnie weszło. Teraz zamontujemy sobie uszczeleczki i wsadzimy nasz cylinder. Kurwa, szpilki jednej tu nie ma. Tylko teraz pytanie, dlaczego tutaj szpilki nie ma? Tej szpilki nie ma, bo ja ją ostatnio wykręciłem, wyszła cała.
więc szpilka będzie dopiero przykręcona, jak założymy sobie cylinder. Teraz tak, trzeba te pierścienie tutaj jakoś zapiąć, ustawić je tutaj ładnie o, na zamki i możemy zamontować nasz cylinder. Dobra, tutaj sobie zablokujmy może o nasz tło śrubokrętem, żeby on się tam nam nie chował. Zawsze to będzie troszeczkę nam łatwiej zmontować. Kurwa, ale jestem mądry, zobaczcie jak zamontowałem cylinder. Nie wiem czy widzicie, ale o, założyłem wydechem na bok. Kurde, byśmy musieli założyć boczny wydech do nosa. Już się cieszyłem, że tak ładnie tutaj weszło. Więc musimy to jeszcze raz powtórzyć. No zdarza się, czasem się człowiek kurczę pomyli. Cylinder mamy włożony, więc teraz założymy sobie naszą nową głowicę, uszczeleczkę, głowica, nówka sztuka. Powinienem tu pewnie użyć klucza dynamometrycznego, ale z czuciem też to idzie zrobić. Nie będę tu kurde do skutera za 200 zł specjalnie klucza teraz jakiegoś kupować. Mam, ale niestety ten co mam jest tutaj za duży. Dobra, cylinderek mamy dokręcony, więc co, teraz czas zamontować wydech. Oby tutaj z wydechem nie było żadnych kurczę tam problemów, damy sobie jeszcze podkładkę oczywiście. Dobra, wydeszek mamy dokręcony, teraz włożę świecę, założę fajkę i będziemy mogli próbować, czy odpalimy, czy też nie odpalimy. Miejmy nadzieję, że skuter odpali. No, także co, Yamaha Neos, próba odpalenia, kolejna, nie wiem, która, mam nadzieję, że ostatnia. Stacyjkę i spróbujmy. Takie ssanie. Zobaczymy czy na ssanie. Oj, chyba coś tu jest grubszego niż tylko wymiana cylindra. Zajrzyjmy sobie może do gaźnika, co tu jest ciekawego w tym gaźniku, bo w sumie co, cylinder jest dobry, iskra jest na pewno, więc musi być coś z gaźnikiem. Tak ogólnie, to wam powiem, w tym gaźniku to jest chyba ropa. Normalnie tutaj coś leci takie żółte, typowo, oj, typowo takie żółte leci paliwo jak ropa i jeszcze jest takie tłuste. I w ogóle, o, strasznie czuć ropą. Nie no, na 100%, że tu jest kurde ropa w tym gaźniku. Ktoś chyba chciał zobaczyć, czy ten skuter pojedzie w dieslu. Yeah, a my bym tu go kopali i kopali, by nic z tego nie było. Gaźnik PHBN 12. Za mały, znacznie za mały. No, bo generalnie nie będziemy jeździć raczej na tym gaźniku, bo on będzie za mały. Będzie nam po prostu puch. Będzie nam po prostu puchu, puchnąć, puchu, puch. Nie wiem jak to mówić. Będzie nam puch tłok, bo będzie za mało paliwa na pewno na takim gaźniku. Co nie zmienia faktu, że powinien on odpalić. No ewidentnie tu był diesel, zobaczcie, aż tu wszystko jest roztopione, taki ten pływak jest taki szorstki, jakby kurczę, on, nie wiem, roztopiony albo coś. Dysze podejrzewam też będą zaklejone. Wykręćmy tą mniejszą dyszę tutaj. Ta mniejsza dysza jest zapchana na pewno. Zaklejona ona tu jest, a nie zapchana, kurczę, wam powiem. Dobra, dyszę już mamy tą przeczyszczoną. Spróbujemy teraz to odpalić. Najbardziej to mi tu szkoda, że ten gaźnik tu jest taki mały, 12, skromny. Ale no trudno. Linkę od ssania zostawiam, więc co, w sumie spróbujmy go może tak założyć i zobaczymy czy odpali teraz. Dobrze, gaźnik mamy zamontowany. Iskra jest na 100%, paliwo teraz tam poleciało do gaźnika. Czy odpali? Miejmy nadzieję, że tak, że już więcej się z tym nie będziemy tu męczyć. Spróbujmy. No i dupa. Załóżmy może sobie filtr powietrza i zobaczymy, czy zapali z filtrem. No, filtr taki mam, który do niego był. Filtr musimy sobie troszeczkę taśmą obkleić, bo tyle powietrza, ile on tu będzie łapał, to i tak wiem, że to będzie za dużo. Dobra, filtr już tam jakoś mamy zamocowany. Nadal nic. O! Trzeba było ssanie podać.
Dobra. Najważniejsze, że skuter odpala. Dobra, najważniejsze, że ten skuter odpala, czyli w sumie wszystko jest git i to jest najważniejsze, że zapalił. Nie musimy się martwić, czy to, że gdzieś jest uszkodzony jakiś zapłon albo wał, coś. No odpalaj, to jest najważniejsze. Ogólnie no to trzeba teraz coś tu się tam troszeczkę z nim pobawić, poregulować, bo jak widzieliście, on odpala generalnie tylko na ssaniu. Więc ogólnie to będzie w dzisiejszym filmie już tyle z tego odpalania. Najważniejsze, że on w ogóle odpalił. No ja niestety na dzisiaj już muszę kończyć z nagrywaniem, więc co? Więc w kolejnym filmie będziemy sobie tutaj dalej działać z tym nosem. Ogólnie to tak. Trzeba go wyregulować, a nie będę go regulował na tym gaźniku, bo ten gaźnik jest za mały, jest 12, to jest zdecydowanie za mały na taki cylinder na 70, nawet na Chinę, to i tak jest za mało, bo będzie dostawał, no bo po prostu nie dostanie odpowiedniej dawki tam paliwa i tłok nam będzie puch, będzie się przegrzewał, będą się działy jakieś tam pewnie cuda, o ile to w ogóle byśmy wyregulowali tak jak chcę. Pewnie wlecie jakieś Delor, to 17,5, gdzieś sobie tam poszukam jakąś używkę najlepiej. Także co, jeżeli jesteście ciekawi dalszych przygód z tym naosem, czy uda się nim latać na kole, czy nie, myślę, że się uda bez problemu, ale to tak tylko moja opinia. To zostańcie dłużej na tym kanale, strzelcie subskrypcję, strzelcie łapkę w górę. Na 1000 subskrypcji przypominam, że robimy sobie konkurs. Myślę, że ten film was nie zanudził, także trzymajcie się i do następnego. Cześć!